Cóż, no i cóż, powolutku, po cichutku czekamy na spokojnie na to, żeby coś zaczęło się tutaj dziać. Jestem bardzo ciekawy, co Prabuty będzie chciał tutaj zaprezentować. Sam wybrał tą mapę. Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. To ciekawe, to znaczy, że masz ich więcej niż tylko mamę i tatę. Zobaczymy, czy Prabuty, wracam do tego, co zacząłem przed sekundką, będzie chciał zaprezentować. Wybrał tą mapę sam, być może ma tutaj jakiś imba build w zamyśle, w domyśle będzie chciał go zastosować. Póki co Funkaj stawia swój barak, jak widzimy tutaj, żeby pilnować tego wejścia do bazy, żeby widzieć ewentualnie jakąś probkę, która mogłaby się tutaj chcieć wkraść. Natomiast już wysyła również na zwiad. Zahaczył o tą wieżę Xel'Naga, żeby sprawdzić, czy czasem coś tutaj się nie dzieje, ale to no, w tych miejscach zazwyczaj nikt nigdy nie stawia, jeżeli chodzi o proxy. Już maszeruje tutaj na rampę, szybciutko sprawdza. Myślę, że też przeczuwa troszkę, że może tutaj Prabuty coś kombinować, jeżeli wybiera właśnie taką, a nie inną mapę. Widzimy 35 energii w tym momencie na Nexusie. Chyba będzie coś chronoboostowane, jakieś doładowanie pójdzie na Gateway. Jest Cybernetic Core już budowany. No, nie korzysta w ogóle z doładowań w tym momencie Protoss. Zobaczcie, już prawie dwa ma w tym momencie. Czyżby tutaj chciał zbierać na... No zobaczymy, poczekajmy jeszcze, niech zbuduje się ten Cybernetic Core. Nie chce być jakimś prorokiem tutaj, który znowu powie coś, co się nie sprawdzi. Bardzo późny zwiad tymczasem w wykonaniu Protossa. Widzimy, że Funkaj ukrył tutaj sobie jedną probeczkę. No, jest też dwóch Marines na rampie, więc już tutaj ta probka się nie prześlizgnie, więc będzie grał troszkę po ciemku Protoss. Jest Zealot, no i jest chronobustowany ten Warp Gate, zobaczcie. Nie wydawał tutaj na Nexusa tych doładowań, tylko no, poleciał jeden na Cybernetic Core, ma już energię na następny, ale jeszcze go nie zagrywa w tym momencie Protoss. No, zobaczymy. Probka póki co pilnuje tylko i wyłącznie Xel'Naga Taverns. Reaktor w barakach. Jest faktory, czyli inny troszkę build nam prezentuje. Dr. Geton Top do mnie pisze właśnie, że skończyliśmy. No, podejrzewam, że oznacza to, że Jajba wygrał. No, słuchajcie, jest armory. Będzie Thor. Stawiam na Thora. Nie daję oczywiście swojej głowy, bo szkoda by było, gdybym ją stracił i nie mógł już dla Was komentować, ale mam wrażenie, że zobaczymy tutaj Thor Push w wykonaniu Funkaja. Bardzo dawno niewidziane zagranie, świetna sprawa. Ten replay, jeżeli myślę, że sobie nawet zapiszę takie replaye, warte są analizy, zobaczyć jak egzekucja tego typu pusha następuje u zawodnika tej klasy. Protoss póki co widzimy, kończy mu się robić upgrade do Warp Gate'a. No tutaj ta SCV-ka wszystko odkryła, wie, że są dwa Warp Gate'y, wie, że jest robo budowane, więc no cóż, będzie dużo zależało oczywiście od tego, jak egzekucja tego pusha wyniknie. Zobaczcie, ani razu nie jest zablokowany limit Terrana, buduje się cały czas ten Thor. Zobaczmy, jak to się w ogóle sprawdzi po tym patchu, kiedy zmieniła się priorytetyzacja celów, te złośliwe, naprawiające SCV-ki, które na początku nie stanowiły zagrożenia. Teraz, jeżeli w wirze walki rzucą się na tego Thora, żeby go naprawiać, to również denerwuje to już jednostki przeciwnika i zaczynają je traktować na równi z innymi jednostkami bojowymi. No, czyżbyśmy widzieli tutaj tańczące przed sekundką jednostki Terrana. W dobrym humorze musi być Funkaj. Protoss ekspuje. No cóż, to może być naprawdę... Zobaczmy, czy tutaj tego Thora zdąży sięgnąć ta probka. Jest tutaj obserwator, więc nawet jeżeli zostanie on zabity, to zobaczy, że maszeruje mu już Thor do bazy. W tym momencie dwa
Sentry, jeden Stalker, jeden Zealot. No, bardzo dużo zależy od tej walki na tej rampie. Ile SCV-ek tutaj maszeruje? 5, 6 SCV-ek i kolejni dwaj Marines. Jest tutaj już próba podejścia na rampę. No nie może pozwolić tutaj znowu wejść na rampę. Pamiętamy, że depta, że Thor depta force fieldy, więc nic się tutaj znowu nie zadziało. No troszkę tutaj zamieszania między nogami Tora, troszkę te jednostki się pamiętają, ale jednak ten push jest już faktem. Nie jest w stanie tutaj bronić się na rampie. Protoss 56 limitu Terrana do 50 Protossa. Walka następuje, SCV-ki naprawiają tego Tora. Było jeszcze kanon tutaj zagrany przez tego Tora, zrównany z ziemią. Jeden Immortal, z tego co zauważyłem. Duże straty już w tym momencie po stronie Protossa. Bardzo ładnie targetuje tutaj te budynki produkcyjne, które stanowią w tym momencie największą przeszkodę w wygraniu tej gry. Funkai znowu tutaj stargetowany. Pada pierwszy gateway, poraniony bardzo Immortal. No nie widzę możliwości, żeby prawo tutaj to wybronił. Zobaczcie, że praktycznie niezadrapany, świeżutki ten Tor. Już się odświeża, cooldown na tym Yamato, przepraszam, tych strike kanonach. Jest robo wyłączone w tym momencie z zasilania. Drugi Tor przymaszerował, znowu rozstrzelany tym strike kanonem Immortal. Good game, wygrywa Funkai 2-0 gładko. No a ta druga gra naprawdę pełna smaczków i piękna, polecam. Zapisuję sobie ten replay bezczelnie i będę sobie ten build chciał zobaczyć.